Patrzcie, co się wydarzy teraz. Coś się wydarzyło. Co to jest? Mam to kliknąć? Ale ja nie chcę tego, ja chcę wrócić. O, dokładnie. Inne tryby. Ciekawe, kiedy ustaweczka wyjdzie z bety. Pewnie. Dobra, czy ja już mam bonusy? Kurde! Nie no, to ja robię kurde w refunda. To ja robię protest. Ja pierdzielę, okradli mnie, dopiero co to kupiłem. O nie, na pewno do nich będę pisał, że mają mi oddawać pieniądze. A nie, czekajcie, bo miałem kogoś dodać, miałem 4 osoby dodam. Jeśli w ogóle są. Aha, bo ja jestem niewidoczny, bo nie chciałem, żebyście podglądali moje taktyki, jak gram. Bo wiem, że później, kurde... Dodam tak, agulkę dodam. Dodam... Tomeczka, standardowo. Nie wiem, jakiegoś zięcia. Zicha. Zichu. Nie no, oszukali mnie, no to jest, weźcie je. Ale tak w ogóle to ja nie płaciłem 15 dolarów na... Tam jest 15 euro? 15 euro? Dupie to mam. Dobra, agulki nie ma, więc ją wykopujemy. I... Luchana weźmiemy. No nie no, 15 euro, dajcie spokój, tak, ja bym dopłacił 15 euro za... Tam jeszcze 5, tam chyba 25 zł zapłaciłem ostatnio. Ja im tam napiszę, where is my bonus? Że za te 5 dolarów, że musiałem swojemu dziecku odjąć kaszę i kapustę od ust. A oni mi jej zrobili. No agulka, sorry, no nie chcesz grać, to ja cię nie będę zmuszał, no przecież. No więc ten migający kursor w grze, dowiedziałem się, bo czytałem o tym. O Jezu, stronnikami z okrzykiem bojowym. Ja nie lubię stronników z okrzykiem bojowym. Ani mechów nie lubię. Dobra, weźmy to z mechami, a to chyba najgorsze co może być, bo ja nie wiem co to niby ma dać. Znaczy mech plus jeden, plus jeden. Ile takich mechów kupię? Tak jakbym nie miał postaci praktycznie. To tak jakbym nie miał postaci. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. No więc jest to związane z, że jak gracie w 4K, to skalujecie grę pulpit i coś tam się z grą skaluje i wtedy ona nie działa. I to już tak od 3 lat czy iluś tam, albo od zawsze jest. I teraz działa, nie wiem, może się za chwilę zepsuje znów. Przy obecnym kursie to trochę cena zaporowa jak za taki dodatek. No powiem wam, 15 dolarów, ale to jest za dodatek, czy to jest tylko za ustawkę? Bo może to jest za dodatek, a ja... Znaczy ja bym dodatek, może bym sobie zagrał jakiś fajny. Tego trzeba szybko wykończyć, zanim zacznie się mutować. Naprawdę dobrze ci idzie. No i teraz jest pytanie, czy ja bym tu sobie jeszcze kogoś dobrał? A dobrałbym sobie. A czemu bym sobie miał pięki nie dobrać? Jeszcze hienkę sobie dobiorę. Agulka, no teraz jesteś, Jezu. Teraz jesteś. Ale powiem wam, te ostatnie zakłady za pizzy to były grube, nie? O kurde, słabo. A to wszystkie mechy mają plus jeden, plus jeden? Czy tylko te tu w karczmie? Aha, i teraz się zastanawiam. No, coś jeszcze przetasuję, może akurat.
weszłam, a ty mnie wykopałeś. Agulka, tam było napisane, że nie weszłaś. Było widać nas, wszystko się zakamerowało się to. Proszę cię. Powiedzcie mi, kiedy robimy wybory na nowego moda? I jakie będą kryteria? Nie no, ten ma 1-1 mech. To już nie wiem, wydawało mi się, że tam jak jeden umarł, to się wzmocni. Może pozostałym mechom bym dał plus 2 do ataku. Mechy w karczmie Boba, ale to jest cały, to jest karczma Boba, czyli tylko te, które kupuję mają, no to jest głupie. To się gra przeciwko botom? Nie. To się gra przeciwko na przykład Silent Stormowi. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać. To jest tak prowadzenie. Samo jak Teamfight Tactics z tego, z jakoś nowego, no, z Lola. Będzie to, że mieć liczbę w niku. No powiem ci, że kiedyś za liczbę w niku to... Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra, wiecie co, ja sprzedam to chyba. Chociaż kurde, nie, może. Jakbym nie sprzedał, to bym mógł sobie z level zrobić. Co to myślicie? A nie, przepasuję, może jeszcze jakiegoś mecha. Nie mam już więcej mechów. To może sobie też tego kupię. Wszyscy muszą zginąć. Koles na moda, żeby zrobił tu porządek. Koles to niech najpierw sobie zrobi porządek w głowie. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Mi się wydaje, że powinien być jakiś konkurs zrobiony, że trzeba ocenić awatary na Discordzie. Znajomość wiedzy. Nie no, ten też ma więcej. To już nie wiem, jak jest z tym atakiem. Może wtedy to był już koniec rundy, więc nie zdążył mu dać. Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce i wracaj do gry. Szkoda, że nie mam innych bestii. O, fajne. No dobra. Kuba, Fracek, no ciebie chcą, żebyś był kandydatem na moda. Może trzeba gdzieś jakąś ankietę zrobić. Może na Facebooku zrobię. Może najpierw odbanuję ludzi, którzy są zbanowani. Jak przyciągam tych wszystkich stronników? To proste. Tylko 9 banów, kto te bany ściąga? Może mam najlepsze faworki. Dostał bonus, to już nie rozumiem, jak to działa. To już nie rozumiem zupełnie.
Jak ci się wiedzie? Na propsie zawsze to kurde, te pancerze to są dobre rzeczy. Ale coś nie wiem, czy ja dożyję jeszcze długo, bo tak. Pasywna mechy w karczmie Boba. No tak, ale on ma, jak go kupuje, to go ma. To skąd tamten ma wtedy tego. Miał 3 ataku, 1 zgonu. To skąd on to miał? Ktoś mu to dał? Nie mam nik. Aha, może. N? Jak się bronił? Nie wiem sam. Musi być pełnoletni, a Fracek jest dzieckiem. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. A to co daje? Może takiego by jeszcze kupić. Byśmy szli w Hieno. Niech zepsucie pochłonie wszystko! Ale wtedy nie mamy miejsca. Zbliż się, posłuchaj. Tego byśmy sprzedali oczywiście. Nie wiem, czy ta hiena jest słaba później bardzo. Ona nic nie robi praktycznie, więc to jest leszcz. No ale dobra, ile mamy? Który mamy? Level 4, a ci siedzą też na 4 wszyscy. Mod musi być prawidłowy, a nie Dawidkowi wszystko wygadywać. No tak, no. A później jeszcze mi pisać na priv, że on wcale nic nie mówi Dawidkowi. To już po prostu upadek. Tak kłamać streamerowi, kurde, kurskiemu. Hamilton 97. Wszyscy mają tu cię spełniasz kryteria. Uważaj! Chcesz mi powiedzieć? Połączenie, powiem wam, bestii z tymi to takie średnie, szczególnie ta hiena, to jest lewisko. Dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. To jest dobry typ. No i ta bestia też jest dobra. O kurde. Hmm.
Kurde, muszę to jeszcze zatrzymać. No, mogę w sumie sprzedać i to, i to. Świetnie sobie radzisz. Oj, ciężko będzie tu cokolwiek zrobić. Chat wybrał, mamy nowego moda. Ale co, co to jest? Może Agulka powinna wybrać. Jak się wszyscy tłuką? O, masz trójkę! Oto i twoja nagroda. Okej. Okay. Ja bym tego sprzedał. O. I tą bym w ogóle zamiast tej hieny zwalonej dał. Pewna ręka. Szkoda, że nie mam jeszcze jednego złota. Już kursor nie migoczy, a teraz migoczy właśnie. Trochę migoczy, trochę nie migoczy. Dobra, walczę teraz z trupem. Tego to chyba powinienem pokonać, jak to jest jakiś lesz. Świetnie sobie radzisz. Ja, tą hydrę by mogły bufować, ale coś nie chcą. Dziad, kurde, zginął od razu. Zginął to stulejkarz. Kurde, mało tych tauntów mam. Mam tą babę do tauntowania. Naprawdę dobrze ci idzie. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. No, no mi tych mechów tyle nie ginie, żeby to miało sens. Ten by był dobry. Zawsze powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. Dobra, tu zamrozimy to chyba. No i teraz jest pytanie, bo znów mam... pomiędzy, bo on ma przyzwać trzy demony. Tylko, że ona przy dwa pierwsze mechy przyzwie, to co? One wyjdą takie małe, takie słabe, czy takie mocne? Te mechy, jakie one wyjdą? O kurde, 35, 20. Okej. Okay. Słabo myślę. Kurde, czemu dziad nie dostanie? Dziad chyba nic
nie robił tylko krzyki bojowe, no ale i tak. Oj, dobra, udało się. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. O, w końcu. O kurde, tam bym mógł. I chyba ją wezmę. Ona wskrzesza te mechy z takim życiem, jakie mają, czy takie 0-0? Co, jak to jest? Bo się zastanawiam, czy tego kłaść, czy... A może tego? Jakiego mecha przyzwie? Mocnego, czy takiego 1-1 leszcza? Dobra, kładę to. Leszcza, nie spoczywaj teraz na Laura. Leszcza jak mi, ale bez boskiej tarczy, bez niczego, tak? Niech się te dwa bufują. Dobra, stracił tarczę przynajmniej. Kurde, szkoda tych przywołań od nich, to w ogóle nie zadziałało. Wyjaśnił mnie, zginę. Oj tak. Kto to był? Kurde, to ten Silent Storm. Ale to była najgorsza postać, jaka mogła mi wypaść. Muszę powtórkę zrobić, wiecie? Muszę jeszcze raz powtórzyć to. Wykopię Zicha. I zaproszę Bonkola. Nie. Agulki już nie zaproszę, bo jej nie ma tu w ogóle. To Grinda zaproszę. Czytaj, co napisałam. Co na... Amanar powinien zostać modem. Jest pełnoletni, miły, nie przeklina. Jest zawsze na live, zna się na KSW i w ogóle. Amanar, powiedz mi, czy ty jesteś gotów zostać moderatorem? Zobaczymy. Konto stworzone w 2012. Obserwuję od 2015. Dobra, moi drodzy. To w takim razie Amanar zostanie modem. Poczekajcie, tylko zrobię. O, to zajebiste. Gdzie się daje? Żebym bana nie miał. To jaką tym razem obierzesz strategię? Kurde, czekajcie. O! No właśnie, to weźmy tego gnoja. Przecież musimy szybko levelować. To weźmy tego, jak musimy szybko levelować. Znowu najgorszy mod. No nie, wiem, kurde. Nie mów innym,
ale trzymam kciuki za ciebie. To była dobra decyzja, czy wydarzało go. Nie wiem, czy mu cheatu teraz do ustawki kosztują 2000 golda, ale mam ich w tyłku i nic nie kupuję do tej ustawki. Pewnie jeszcze tak zrobią, żeby ci najgorsze postacie wypadały. Pewnie tam już, wiecie, pokręcili trochę statystykami. Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce i wracaj do gry. No, myślę, że oni tak zrobili, że teraz statystykami pokręcili. I jak macie, nie płacicie, to będą wam same kucztale wypadać. A jak płacicie, to 4 zajebiste. Tak, żebyście widzieli, że wszyscy mają lepsze postacie niż wy. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. O Jezu, on ma tą postać. Jak się wszyscy tłuką! Dobra, i teraz musiałbym coś wziąć. Weźmy sobie na przykład tego. No dobra. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Patrzcie na to. O kurde. Prawidłowo. Naprawdę dobrze ci idzie. No dobra, tak to zróbmy. 7-9, ciekawe co z tego wyniknie. Powiedz coś sobie, ile masz lat, czym się zajmujesz, jaki masz plan, jaką mod? No właśnie, Amanar, bo my nie znamy twojego programu modowego. Co zamieniasz, jakie zmiany zamierzasz wprowadzić w streamie? Świetnie sobie radzisz. Kurde, pokonał mnie. Będzie ciężko, ciężko. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Wynajmij rekruta, póki możesz. Średnio bym powiedział. Tego bym sobie... O, git. Całkiem nieźle. Dobra. Plus 500 dla Jasia za każdego fracka i kolca. To ja bym był bogaty, kurde, za każdego, kurde, w kolca dostawał. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Sobie radzisz. Oby tak dalej.
Dobra. Tu jest dobrze w tego pakować, bo nieco jest mocarz, ale jakbym miał hydrę albo coś takiego, o to kurde, to bym w nią ładował wszystko. Na mocarzu bym ją robił. Mam mój Lego na sam start. Kurde, jaka zniżka jest na suba. Jak dacie suba, to macie zniżkę. Ile procent? Właśnie skliknąłem w mój link. Chyba euro jest zniżki. Przy takim kursie euro to kurde ludzie. Czemu wy płacicie w euro, a ja nie dozwolę, nie płacą w euro właśnie? O co chodzi? O nie. Dobra, nie było najgorzej, ale dobrze też nie było. To już mnie teraz sponiewiera. Za 11 damage. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Wybrałbym dokładnie tak samo. Czy coś się uda tu zrobić? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Dostał 11, całkiem dobrze, że to akurat on, a nie kurde ten kot, bo go i tak będę sprzedawał. Udało się, kurde, w końcu przeżyłem coś. I też się z najlepszym typem. O, to kot jest teraz najlepszy, to już dawno powinien nie żyć. No tu chyba już nic nie zrobię, muszę dostać na tym czwartym. Smok, żywiołak i bestia. Zaufaj światłości! Okiełznaj dzikość! Wybrałbym dokładnie tak samo. Dobra, robimy tak. Tego sprzedajemy. Mech. Ale czy taki, kurde, może nie taki był nam potrzebny? Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Przeżył.
Zajebiście, dobra. Udało się. A było blisko. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Czy my chcemy takiego mecha? Myślę, że chcemy. O kurde, tego byśmy bardziej chcieli. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Chyba kurde zatrzymał to. Tą babkę bym chciał jeszcze i tego. I może nawet tego. Żyjołaka, ale to mi nic nie da, bo to tylko ten dostaje teraz. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. No kurde, murloki, ale bez trutu na szczęście. Meczek, kurde, wyjaśniony został. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Kurde, no ja bym ich wszystkich chciał. Chciałbym na pewno tego. Na pewno tego bym chciał. Tu bym chyba tą wystawił. Niech zepsucie pochłonie wszystko! Kurde, za mało ich mam z tymi tarczami. Jakbym na przykład tego jeszcze miał z tarczą, tego... Musiałbym znaleźć tego takiego strażnika z tarczą. On by mi pomógł. No i tych je, żeby zupgrade'ować, bo tak to będzie ciężko. To jeszcze najlepszy typ teraz będzie, więc masakra. Zobaczymy. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Będą inne gry, tak. Myślę, że będą. Kurde, ma hydrę, czy co to jest? No niestety, przeżyła to. Ale myśmy też przeżyli, więc git. No pokonaliśmy go. Elegancja. Kiedy Noita? No może nawet dzisiaj będę to wygrał w takim razie. Oby tak dalej. Dobra, wiecie co, ja zrobię tak. Kurde, mam tego. Muszę go wziąć. Tylko teraz pytanie, jak go zbufować. No nie zbufuję go w tym momencie. Muszę tego zbufować. Bo chcę temu dać trutę jeszcze, nie?
temu Murlockowi przyjaznemu, bo ja go tylko mam po tą trutę, nic po nic innego on tutaj nie siedzi. Ale muszę mieć, no nie wiem, chociażby tego gorącego głaza. Serwowałem kiedyś napitek rycerzowi śmierci. Od razu zamarzł w jego rękach. Jak przytrzymam myszkę, to nie mruga mi kursor. Widzieliście? Kurde, tych jakbym miał ich jeszcze z dwóch, ale by był pas. Skąd mi on w ogóle wypadł, jak on jest pięciolevelowy? Okej, tu powinniśmy dać radę. Ale dostanie teraz parę. O ja. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Tego potrzebuję. Co myślicie? Kurde, no nie ma. Potrzebuję któregoś zlevelować tego, znaczy no najprawdopodobniej. Jeszcze poizona. Na razie tak dam. Jeszcze jedną rundę muszę wytrzymać. Bo tak, bo bym mógł dać mu poizon. Co idzie wycało Solgato? Mógłbym dać mu poizon. Jak tylko bym zlevelował, tym od razu dał poizon. Tym bym dał tarczę dwóm. A by mi ten i... O, by wypadł. No tutaj będzie git. Chociaż oni się dobrze bufują też. No i dobrze. Przeżyliśmy to. Kurde, boję się tego kota, bo ten kot to jakiś mocarzy musi tam mieć uzbierany. Naprawdę dobrze ci idzie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Masakra. Nie no, to jest już pech wielki. Nic nie mam, co by mi mogło pasować. Tak naprawdę. Pakuję w tego, żeby miał więcej życia na te pękanie. Bierz tego, co przyzywa żywiołaka. No niby mógłbym, ale jakaś szansa, że akurat tego przyzwie, co chce. Z tego mam zawsze plus 5, tak? Czy plus 8? 8, 8. Wszyscy mają cię na celowniku. No, to, no nie wiem, zobaczymy. No najwyżej wtopimy, nie? Ale... Ten nie jest mocarz. O kurde, on tam, o Jezu, trutę jeszcze ma.
dobrze damage nabije. Okej, Hydra padnie. Wygranko, a nie. Nie wierzę, dobra, niech mi tylko wypadnie coś, co mi pozwoli to przeżyć. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. I ten żywiołek nie wypadnie. To ja chyba sprzedaję. Kurde. Dobra, tego sprzedam. Tego też sprzedam. Mi się nie podoba. Masz temu dam trutę. Tego sprzedam. Na tych dam tarczę. Moja tarcza za Argus. Tego sprzedam. Tą kupię. Wynajmij rekruta, póki możesz. Wszystko. O, Subik, lubię ciastko, dzięki. Dzięki, że lubisz ciastko. Masz dużą przewagę. Dzięki za słupka. I patrzcie teraz, co się stanie. Ciekawe, czy on się zdziwi teraz. A to jest w ogóle jakiś martwy typ teraz. Skrótą muszę postawić na przodzie, tutaj na drugim miejscu, bo czemu ja go trzymam z tyłu, jak on od razu powinien trutą walić. Te typy tam mają tą hydrę. Może nawet na pierwszym miejscu bym go postawił, co myślicie? Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. O Jezu, w końcu. Proszę, proszę, ktoś tu wskoczył. Dobra. Na wyższy poziom. To maleństwo jeszcze ci się przyda. O. Zobaczysz. To sobie wezmę. I może tego jeszcze raz. Albo tego. A niech ma więcej życia ten. Może wytrzyma jedną rundę więcej. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! On ma te hydry 42, ja pierdzielę, ale trud ma. Przeżyjemy to czy nie? Chyba przeżyjemy. Ale tak ledwo. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. No to nie mam pomysłu. Tu już chyba nic nie wymyślę. Chronię wszystko!
ma tego. Niestety. Moc specjalna, no tak, ale na kogo? To już mi chyba niewiele pomoże, wiecie, to wszystko, ale zobaczymy. Za dużo ma boskich tarcz, nie? I patrzcie, kolejna truta. Tam mu zeszła na dzień dobry. Lepiej niż ostatnio, bo ostatnio tylko ściągnąłem te. No niestety, za dużo tych trut miał typ. Ach, takie życie kurde. Szkoda, że trucizna była obok tarczy. Wiesz co, ciężko dać trutę nie obok tarcz, jakich mam tak dużo. No nie wiem, może mogłem dać trutę na koniec, ale widziałeś, że on tam miał później po 10 takich małych. Może gdybym dał trutę na prawo, ale gdybym dał trutę na prawo, to by te tarcze zeszły szybko. No było ciężko, dobre miał.